Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy czwartkowy magazyn Gość Dnia. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry. Dziś zaglądamy do gminy Dąbrowa. Moim gościem jest wójt gminy Dąbrowa, Marcin Barczykowski. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. Panie wójcie, zacznijmy od tematu, który obecnie non-stop się pojawia na naszej antenie, czyli temat nawałnicy z 11 na 12 sierpnia. Jakie szkody, jakie straty wyrządziła nawałnica w gminie Dąbrowa? Na szczęście, jeśli chodzi o gminę Dąbrowa, to nie mamy większych czy poważniejszych zdarzeń. Znaczy nikomu, wszyscy mają dach nad głową i to jest najważniejsze. Nie ma też osób jakichś bezpośrednio poszkodowanych przez te nawałnice. Także udało nam się jakby ominąć te wszystkie złe wydarzenia. Co prawda jest trochę szkód lokalnych, czy jakichś małych podtopień, czy gdzieś tam zalanych domów, bo to domy są też w różnym stanie. Sam nawet osobiście też u mnie było zdarzenie, gdzie woda też wtargnęła oknem do pokoju. Takich rzeczy jest nawet i sporo, natomiast nie mamy zdarzeń takich, że ktoś stracił dach nad głową, czy jakiś budynek przewróciło i jest naprawdę poważny problem, klęska. Także mieliśmy sporo szczęścia. Też jeśli chodzi o te nawałnice, to dopowiem, że na terenie gminy był grat częściowo, więc tu mamy takie zdarzenie w Szczepanowie, gdzie jednemu sadownikowi jabłonie zostały po prostu obite przez grat i tu jest problem, ale wysłaliśmy tutaj do wojewody kujawsko-pomorskiego wniosek o powołanie komisji do szacowania tych strat i jest komisja powołana i już będzie pracować, jeśli chodzi o sprawy związane z uprawami. I też mieliśmy też dużo szczęścia, jeśli chodzi o te nawałnice, bo nasi rolnicy zdążyli wymucić większość zbóż, więc też nie było takich jakichś ogromnych strat związanych, że zboża poległy czy zostały zalane. Jedynie słomy zostały na polach, więc to już nie stanowiło jakiegoś większego problemu. Także, no powiem tak, tym razem mieliśmy szczęście. I jeszcze jakaś ciekawostka, że na terenie gminy poprzednia nawałnica, która była bodajże 2 sierpnia, więcej nam szkód narobiła takich związanych przede wszystkim z powalonymi drzewami czy różnymi zdarzeniami, jak nawet ta, więc tu nam się naprawdę udało tym razem. Mówi pan o szczęściu, czy ta nawałnica z 11 na 12 sierpnia wywołała przerwy w dostawie wody, prądu? Przerwa w dostawie prądu była taka 24-godzinna, co dotyczyła większości mieszkańców, natomiast mieliśmy dwa czy trzy miejsca, gdzie tu zakład energetyczny tydzień czasu naprawiał linię. No i tam była lokalnie do kilku domów brakowało prądu przez tydzień czasu, ale też zostało to jakoś naprawione. No, był problem z tym, z brakiem prądu, nawet w jednym przypadku był prąd, ale nie było wszystkich faz, więc też nie można było tego jakby 100% tego prądu używać, jeśli ktoś tam potrzebował siły. No w związku z tym to było problematyczne dla naszych mieszkańców, ale jakoś tam zakład energetyczny uporał się z tym, więc długo to trwało, ale na dzień dzisiejszy już jest wszystko ponaprawiane. Niektóre samorządy z naszego regionu zastanawiają się nad zmianami budżetowymi i oczywiście budżet na ten rok bieżący 2017, przesunięcie środków tak, aby radzić sobie ze skutkami nawałnicy. Czy taka konieczność również u państwa w gminie? Nie, u nas w tej chwili nie ma potrzeby, nie mam takich wniosków, żebyśmy musieli specjalne kwoty na pomoc dla mieszkańców w budżecie wkładać do budżetu, żeby można było przeznaczać na dla osób poszkodowanych, więc tutaj też nie ma problemu, jeśli chodzi o gminę Dąbrowa. Gmina Dąbrowa, drugi dzień z rzędu gości na antenie Radia Żnin FM. Wczoraj w magazynie Gość Dnia rozmawiałem z Dominiką Kłopotowską i Julią, która też opowiadała wspólnie z koleżanką o wolontariacie europejskim. Akurat wspomniane dziewczyny wspólnie z koleżankami i kolegami, łącznie 10 osób, były na wolontariacie w Gruzji, ale też przedstawiciele innych krajów pojawiali się u państwa w gminie Dąbrowa, m.in. Turczynka Sehery i Umrutepe. Też zresztą byłam w magazynie Gość Dnia. Panie wójcie, słów kilka podsumowania właśnie tego wolontariatu europejskiego i co ważne, kiedy kolejna okazja do wyjazdu, kiedy kolejna rekrutacja. Rozumiem. No,
bardzo się cieszę w ogóle, że ten wolontariat w takiej naszej małej gminie wiejskiej został zrealizowany. To dla nas było pierwszy raz i ogromne doświadczenie i też wielkie obawy, jak ten wolontariat zostanie zrealizowany. I myślę, że tu należy to podsumować bardzo pozytywnie, gdyż przede wszystkim wolontariuszki, czyli osoba, która była i z Gruzji, i z Turcji, sprawdziły się, stanęły na wysokości zadania tego wolontariatu, wyznaczonych celów, realizacji zadań i to przebiegało w większości bez problemów. Myślę, że tutaj wszystko było w porządku. Natomiast moje wielkie obawy podchodząc do tego wolontariatu dotyczyły przede wszystkim naszych mieszkańców, jak oni zareagują na osoby, w szczególności z innych kręgów kulturowych. I jak zareagowali? Jak się zasymilują ci nasi wolontariusze z tymi naszymi mieszkańcami. I powiem, jestem... Ja o to też Seher pytałem. Jakie są pana obserwacje? Jestem pełen podziwu, ponieważ po bardzo szybkim okresie okazało się, że te dziewczyny, które były na wolontariacie, szybko się zaczęły integrować z naszymi mieszkańcami. I to nie tylko z mieszkańcami na zasadzie, że tam rówieśnikami, że tu jakiś znajomy, tu gdzieś ktoś kogoś poznał, ale i z mieszkańcami, którzy dorosłymi, którzy tam mieli jakiś tam tylko jednorazowy nieraz kontakt z tymi osobami. Mieszkańcy nawet nasi zapraszali tych wolontariuszy do siebie tam na obiad czy na kolację, oferowali również jakąś pomoc taką bieżącą w niektórych sprawach, bo wiadomo, jak to w życiu jest, zabierali ich na zakupy, więc nastąpiła naprawdę taka integracja i ja miałem ogromne obawy, że to może być tak, że wolontariusze sobie, nasi mieszkańcy coś tam tylko obserwują sobie i tam za bardzo nie będą się nawet interesować. Bardzo się interesowali, bardzo korzystali i myślę, że taka powstała też jakby taki pozytywny aspekt tej wymiany, że mieszkańcy widzą, że ich jest potrzeba, żeby tacy wolontariusze byli i też jakiś wkład dla naszych mieszkańców, naszej gminy dawali. I myślę, że jest taki duży zysk, ten taki niepisany, którego trudno gdzieś tam zlokalizować, ale jest duża wartość dodana z tego, że ci wolontariusze u nas byli przez ten rok czasu. I mieszkańcy z tego mogli korzystać. No powiem tak, no przecież były prowadzone oprócz tego, że spotkania codzienne i nasi wolontariusze uczestniczyli w różnych uroczystościach, imprezach i przy każdej prawie okazji, to też mieszkańcy na przykład mieli możliwość nie tylko kontaktu z nimi, ale uczyli się języka angielskiego i to młodzież i dorośli, więc to jest fajna sprawa, tym bardziej, że sami wiemy, że uczenie się obcego języka z osobą, która nie mówi po polsku, to jest naprawdę fajna rzecz. No wiele fajniejsza jak nauczyciel, który po prostu w szkole gdzieś tam to uczy, tym bardziej, że tu muszę pochwalić wolontariuszkę z Turcji. Ona uczyła mieszkańców z innymi metodami trochę jak w szkole, takimi pozaformalnymi, więc to też inny sposób nauczania, nie taki typowo szkolny, jak mamy doświadczenie z życia. Zamykając wątek wolontariatu, wczorajszy wywiad z Julią Lucius i Dominiką Kłopotowską, właśnie poświęcony wolontariatowi w Gruzji, znajdziecie już niebawem na naszym kanale YouTube Radio Żnin FM. Tam można tego wywiadu już niebawem szukać. Oglądałem wideo relacje uczestników tego wyjazdu do Gruzji i tam jeden z uczestników powiedział takie ciekawe zdanie. Przed wyjazdem zastanawiałem się, ile my możemy dać im, a okazało się, że jest zupełnie na odwrót. To ile oni nam dali, mowa o Gruzinach. Bardzo ciepło przyjęli Polaków i dużo wiedzieli o Polsce. No myślę, że Gruzja to też taki naród, taki kraj, który jest dosyć zaprzyjaźniony, może za duże słowo, ale taki bardzo pozytywnie nastawiony na Polaków i wiedzą pewnie na temat Polski dużo. Jest to dla nich jakiś taki kraj, chyba jeden z bliższych tych zachodnich, z którym mają kontakt. Naszą młodzież brali za Rosjan, taką informację też otrzymałem. No tak, pewnie tak, no wiadomo jak to, my do końca nie mamy wiedzy też i takiej historycznej, i nieraz geograficznej, jak tam jest w tych innych krajach, myślimy stereotypami, prawda? Tak, bardzo dopiero często. Jak jedziemy tam na miejsce, czy mamy kontakt z tym człowiekiem z tej zagranicy, to wtedy okazuje się, że to do końca nie jest tak, jak do tej pory tam wiedziałem, czy myślałem, czy jak tam gdzieś tam ktoś miał jakiś taki
no, konta gdzieś tam tylko przez media czy przez jakieś inne informacje. W związku z tym myślę, że to była też ogromna nauka dla naszej młodzieży, która wyjechała. No i też podziwiam za to, że wytrzymali ten miesiąc, bo to też miesiąc czasu wytrzymać na projekcie, to nie jest tak mało. To już jest kawał jakby czasu i też mieli możliwość poznania, no tak, w takiej poznania kraju innego narodu przez ten długi okres, bo byli tam na tym projekcie przez wiele dni, natomiast jak się teraz nieraz wyjeżdża gdzieś tam nawet na wycieczkę na 1-2 dni i ktoś mówi, że gdzieś tam był w jakimś mieście czy kraju, no to jest trochę za mało, żeby poznać kulturę przede wszystkim, tak, obyczaje i tych ludzi. Podsumowanie europejskiego wolontariatu z udziałem gminy Dąbrowa znajdziecie oczywiście na stronie ug-dabrowa.pl i także na facebookowym profilu Gmina Dąbrowa, wystarczy wpisać. Wracając do pytania sprzed chwili, panie wójcie, kiedy kolejna okazja, aby wyjechać z gminy Dąbrowa na taki wolontariat, na taką miesięczną wycieczkę połączoną z nauką języka, kultury? Kiedy okazja, tak szczerze mówiąc, to nie wiem, bo to jest zależne od wielu rzeczy, ale może powiem o tym, co nas czeka i co jest już pewne. A więc w połowie września tego roku będziemy oczekiwać kolejnych wolontariuszy z dwóch krajów. Będzie to jedna wolontariuszka z Ukrainy i jedna wolontariuszka z Armenii. Z tego, co tutaj mamy w tych wnioskach aplikacyjnych od tych osób, to jedna wolontariuszka to będzie osoba, która będzie zajmowała się sportem, druga będzie związana ze sprawami artystycznymi, więc te dwie osoby będą pracować na terenie gminy, pracować w szkołach z mieszkańcami i mam nadzieję, że też przysporzą dużo wartości dodanej naszym mieszkańcom. Może o tyle łatwiej będzie z tymi osobami dla mieszkańców, że no troszeczkę będą z bardziej bliższego kręgu, przynajmniej tutaj osoba z Ukrainy, naszego kulturowego, i pewnie będzie możliwość łatwiejszego kontaktu, jeśli ktoś nie zna angielskiego, to może i po polsku czy po rosyjsku, ale myślę, że z osobą z Armenii również, no bo to jest krąg kulturowy też troszeczkę rosyjskojęzyczny, więc też pewnie będzie łatwiej i się zrozumieć i porozmawiać już tak na dzień dobry może od początku. No mam nadzieję, że te dwie osoby też spełnią nasze oczekiwania i że mieszkańcy przede wszystkim z tego wolontariatu będą zadowoleni, w szczególności nasza młodzież, która jak widać, mając kontakt z osobami z innej kręgów kulturowych, z innych państw, no dużo się też uczy przez to, tak? Dużo poznaje, dużo uczy, w szczególności też języka takiego naturalnego, na co dzień mówionego, nie tylko takiego literackiego. Warto dodać, że to słowo młodzież jest w tym przypadku bardzo pojemne, bo mamy tutaj wiek ograniczony od 18 do 30 roku życia, więc tak rozumując na pierwszy rzut ucha, no to nie jest oferta kierowana do 18-19-latków, ale nawet 20-parolatków, 30-latków też można wyjechać do 30 roku życia. Tak, jeśli mówimy teraz o wysyłaniu, tak, na wolontariat do innych krajów, to my jako Gmina Dąbrowa posiadamy tak zwaną akredytację, więc możemy i przyjmować to, co do tej pory robimy. No i z tego, co bym się najbardziej cieszył, to żebyśmy mogli wysyłać właśnie młodzież na takie 10-miesięczne, 12-miesięczne wolontariaty do różnych krajów europejskich. Taką możliwość mamy. Niestety nie mamy chętnych. No może ktoś się fajnie znajdzie za jakiś czas i będzie chciał jechać, bo jest naprawdę bogata oferta, jeśli chodzi o możliwości pracy wolontariackiej w różnych krajach i my możemy po prostu taką osobę wysłać. Nie musi być to nawet osoba też z gminy Dąbrowa, jeśli nie ma chęty. Jeśli są osoby chętne, zainteresowane wolontariatem, to zapraszam tutaj do naszego urzędu po informacje. Też pomożemy, bo mamy możliwość wysyłania osób spoza gminy, jeśli tylko chcą, na takie właśnie wolontariaty. Też udzielamy informacji wszystkim osobom, które by się w tej sprawie do nas zgłosiły. No i mam nadzieję, że w tą drugą stronę też będziemy wysyłać. A jeśli mówimy tutaj o projektach, no to zobaczymy, co zaś przyniesie. No, będziemy składać wnioski projektowe na takie też wolontariaty grupowe, jakby to powiedzieć, krótkoterminowe. No ale też to, co pokazało też ten ostatni projekt gruziński, że na przykład mieliśmy 10 miejsc i nie mieliśmy 10 chętnych z gminy Dąbrowa. Musieliśmy posiłkować się osobami nawet spoza gminy, bo nie było aż tylu chętnych na takie wyjazdy. No, mam nadzieję, że
właśnie przybliżanie tych wszystkich krajów i rozpowszechnianie tej idei wolontariatu europejskiego dla młodzieży, czyli od 18 do 30 lat, pozwoli, że coraz więcej osób z gminy, naszej gminy, naszych mieszkańców będzie chciało wyjeżdżać na takie wolontariaty, a myślę, że naprawdę warto. Naprawdę warto. Naprawdę warto, tak przekonuje mój dzisiejszy gość Marcin Barczykowski, wójt gminy Dąbrowa. Więcej oczywiście na ten temat na ug-dąbrowa.pl. Tam ta strona jest aktualizowana na bieżąco, można te informacje znaleźć. Ostatnie już pytanie przed przerwą. Jak długo wolontariuszka z Ukrainy i wolontariuszka z Armenii pozostanie w gminie Dąbrowa? Do końca roku szkolnego, czyli do 30 czerwca. No i to główna jakby praca przeznaczona dla nich przewidziana to właśnie przede wszystkim nasza młodzież tutaj szkolna i tam główny kierunek ich pracy, ale oczywiście będą one wykorzystywane, tak powiem może, również do innych różnych rzeczy, które w gminie będą organizowane, będą pomagały przy różnych inicjatywach, imprezach, różnych wydarzeniach, bo też chcemy promować ten wolontariat, ale chcemy, żeby jak największa ilość mieszkańców i młodszych, i dorosłych skorzystało właśnie z tych osób, które wykonują u nas tą pracę wolontariacką z różnych krajów. Wracamy do rozmowy za parę chwil. Wójt gminy Dąbrowa dziś w studiu Radia Żnin FM. Porozmawiamy m.in. o Funduszu Sołeckim, a także o dożynkach gminnych, a te już w najbliższą sobotę, 26 sierpnia. Tak gramy przez cały dzień w Radiu Żnin FM. Codziennie największe przeboje. W Radiu Żnin FM rozbudzamy muzyczne wspomnienia. Twoje największe hity. Słuchasz największych przebojów. Cały czas za miłością gra. Głupie serce ma takie DNA. Cały czas za miłością gra. Głupie serce ma. Radio Żnin FM. Twoje radio na pałukach na 96 FM. To jest czwartkowy magazyn gości dnia, wójt gminy Dąbrowa, Marcin Borczykowski, dziś w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie wójcie, obiecałem słuchaczom informacji o dożynkach gminnych 2017, to już najbliższą sobotę. Zaprośmy słuchaczy, powiedzmy co w programie. Szanowni słuchacze, szanowni mieszkańcy, zapraszam wszystkich na dożynki gminne w najbliższą sobotę na godzinę 15, bo tak będzie rozpoczęcie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Dąbrowie. Potem oczywiście przemarsz po mszy świętej do amfiteatru, do parku w Dąbrowie i tam będzie tak zwana część oficjalna dożynek. Wszystkich Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, taką zapowiadają. Tak, 20 stopni. Daje się nam ostatnio. Natomiast może odniosę się trochę do tych nawałnic, bo muszę powiedzieć, że były też również pomysły u nas, czy by tych dożynek nie odwołać, jak tutaj w okolicznych gminach. Między innymi Gąsawo odwołało. Tak, też się nad tym zastanawialiśmy, ale my po prostu te dożynki nie robimy w jakichś takich bardzo tutaj hucznych, jakichś tam z wielką ilością środków finansowych, pieniędzy. Robimy to tak trochę po gospodarsku, we własnym zakresie i też nasza gmina jako taka nie została bardzo poszkodowana, więc myślę, że tutaj podjęliśmy decyzję jednak, że te dożynki będziemy realizować. Ale serdecznie Państwa zapraszam na dożynki. Co najważniejsze, to oprócz oczywiście tych oficjalnych rzeczy, jak wieniec i chleb dożynkowy, to jest bardzo ważne, istotne, będziemy dziękować wszystkim naszym rolnikom, sadownikom, ogrodnikom za tegoroczne plony, ale też bym chciał zaprosić do fajnej zabawy, bo będą gry i zabawy dla dzieci. Jak zawsze grochówka, która czeka na naszych tutaj mieszkańców. Ciasto przyrządzane przez koła gospodyń wiejskich nasze, więc będzie można troszeczkę skosztować. No i na wieczór, mam też nadzieję, że będzie ciepły wieczór, ciepła noc na zabawę taneczną, gdzie będzie grał zespół z Nowej Wsi, więc z Pałuckiej, więc tutaj z terenu tutaj powiatu żnińskiego.
26 sierpnia to jest ta najbliższa sobota od 15 do Rzynki Gminne w Dąbrowie. Wspominałem też o tym, że porozmawiamy o dębowych targach rolnych w Mokrem. Korzystając z okazji też warto słuchaczy do udziału zaprosić. Targi zresztą pod patronatem naszej redakcji Radia Żnin FM, a te 2 września, czyli dosłownie tydzień później. I moje pytanie, takie pytanie wprowadzające. Pana zdaniem, ile jeszcze w targach rolnych jest rolnictwa? Bo ostatnio przy okazji targów rolnych w gminie Żnin pojawiały się głosy, że to bardziej festyn, bardziej impreza rozrywkowa niż ten taki sznyt rolniczy. Panie wójcie, pana zdanie na ten temat? No pewnie jest... Że one z nazwy są rolne. Tak, nazwy są rolne. My generalnie jako gmina Dąbrowa jesteśmy gminą wiejską, gminą rolniczą. Mhm. I typowo rolniczą. U nas w zasadzie oprócz rolnictwa to nie możemy mówić o przemyśle. Oczywiście mamy ileś tam podmiotów gospodarczych zajmujących się inną sferą jak rolniczą, ale generalnie to nasze takie clue, to co najważniejsze, to źródło, to jest rolnictwo. Jest prawdą też, że tego rolnictwa jest coraz mniej. No, widzimy zmiany, jakie wieś nasza przechodzi w ostatnich latach. Bardziej mieszkamy na wsi niż uprawiamy rolę, w tym sensie. Tak. Nawet sami państwo też tutaj i słuchacze pewnie widzą, że dzisiaj już nawet już tych ogródków przydomowych nie uprawiamy. Tak? Mhm. Wszyscy idą do marketu po tą marchewkę. Ale myślę, że właśnie targi rolne są co prawda może taką bardziej imprezą, no jakby to powiedzieć, festynem, takim może jarmarkiem, tak? Takim troszeczkę różnych rzeczy, różnych wystawców. Natomiast jesteśmy tą gminą rolniczą, uważam, że powinniśmy zachęcać przede wszystkim do tych spraw związanych z rolnictwem, żeby one nam naprawdę kiedyś nie umknęły, żeby rolnictwo kiedyś nie zostało tylko już w markecie, tylko żeśmy tym rolnictwem się trochę zajmowali i jeśli nawet nie mamy jakiegoś wielkiego rolnictwa, w sensie jakichś wielkich potężnych farm i mnóstwo tych rolników, to wszyscy się jakoś z tego rolnictwa korzystamy, żyjemy i żebyśmy się tym rolnictwem zajmowali. Też chcemy promować te wszystkie rzeczy, na przykład kulinarne, tak? Żebyśmy sami zaczęli tą żywność przede wszystkim wytwarzać, żebyśmy, no mówię, nie chodzili ciągle kupować, tylko próbowali sami robić. Dlatego są różne pokazy i takim głównym tematem przewodnim naszych targów rolnych to pierogowa uczta, tak? Chcemy jakby iść jakby w te pierogi i pokazać, jak te pierogi, jak smakują, że to jest łatwa rzecz do zrealizowania i smaczne, i to jest rzecz, którą w zasadzie wszyscy lubią, bo tutaj amatorów na pierogów to jest wielu i chcemy promować takie właśnie swoje rzeczy. Oprócz oczywiście na targach różne wystawy, czy drobnych zwierząt, gołębi, czy również oczywiście maszyn rolniczych. Tego jest wszędzie pełno. Wiadomo, że taka jest sytuacja, że można dzisiaj wszędzie te maszyny oglądać. No ale jako, że mamy charakter gminy wiejskiej, no to chcemy to po prostu też również promować. I tu mam może taką ciekawostkę, którą w gminie w tej chwili promujemy i chcemy realizować, a mianowicie koperty życia. I podczas tych targów będzie stoisko, gdzie będziemy naszym mieszkańcom rozdawać tak zwane koperty życia. To są specjalnie koperty zakupione przez tutaj nasz urząd dla naszych mieszkańców. I w tej kopercie życia to będą koperty dla osób przede wszystkim starszych, gdzie będą można pobrać taką kopertę. Po co? Te koperty są po to, żeby osoby mogły na tak zwanej przysłowiowej lodówce mieć zamieszczoną kopertę z informacją o na przykład o grupie krwi, jakie tam są, jakie używają leki. W razie czego, gdyby się coś stało, to taki mieszkaniec nasz mógłby mieć informacje swoje o sobie w domu, gdzieś przygotowane, gdyby się było jakieś złe zdarzenie, czy nawet gdyby ktoś z rodziny mógł szybciej zareagować, to takie koperty chcemy rozdawać naszym mieszkańcom po to, żeby w razie jakichś nagłych zdarzeń mieli podstawowe informacje osoby, które mogą uratować im życie. Tak? W związku z tym promujemy to, zakupiliśmy mnóstwo tych kopert dla naszych mieszkańców. To jest dla osób, które ukończyły 55 rok na razie, ale ja mam taką nadzieję, że my to będziemy przez parę lat realizować i że wszyscy w domach będą mieli takie właśnie informacje o swoim jakby stanie zdrowia, które mogą być potrzebne do ratowania własnego życia. Koperty życia będą rozdawane podczas 6 dębowych targów rolnych w Mokrem, przypominam, 2 września. I skoro mówimy o ratowaniu życia, to warto też nadmienić, że pojawi się krwiobóz. Tak. Już nie pamiętam, który raz, ale chyba trzeci. Będziemy gościć krwiobóz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy.
No i tam podczas tego, tych targów będzie możliwość oddawania krwi. Oczywiście wiemy, jaka ta krew jest ważna. Ja tu muszę wszystkim mieszkańcom, uczestnikom i tym, którzy oddawali krew w poprzednich targach rolnych, podziękować, bo była bardzo duża ilość osób tych, które chciało krew oddać. Naprawdę byłem zdziwiony, że tak chętnie mieszkańcy tą krew oddają. A wiadomo, że ta krew to jest coś cennego i nigdy jej za dużo nie ma. 26 sierpnia dożynki gminne, raz jeszcze powtórzę, 2 września targi rolne w Mokrem, dębowe targi rolne w Mokrem pod patronatem naszej redakcji. I tak naprawdę dożynki się skończą, targi się skończą i już zaczynamy myśleć o roku 2018, bo już rozpisany jest harmonogram zebrań wiejskich, zebrań sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 właśnie. Panie wójcie, przybliżmy temat Funduszu Sołeckiego i powiedzmy o tych zebraniach. Czemu służą te zebrania, jaka jest idea Funduszu Sołeckiego? No, cała idea Funduszu Sołeckiego jest to, że mieszkańcy sami mają jakby swoją część budżetu. Oczywiście liczono według, każda gmina ma troszeczkę to inaczej, bo to są inne kwoty, ale liczymy to według budżetu danej gminy i przypadająca część jakby jest dla danego sołectwa i sami mieszkańcy poprzez zebranie wiejskie przygotowują, jakby głosują na to, co chcą w pierwszej kolejności realizować w ramach tych właśnie środków, jakie mają. W gminie Dąbrowa Fundusz Sołecki to jest blisko 250 tysięcy złotych, jeśli chodzi o 14 tych naszych sołectw. I taki fundusz właśnie w tym roku będzie. Będzie on większy o kilkanaście tysięcy jak w poprzednim roku, więc tutaj mieszkańcy mogą być jakby tutaj zadowoleni, że tych środków będzie jednak więcej i to jest dość sporo. Natomiast no, taką mamy praktykę już od kilku lat, że jak ten fundusz sołecki u nas w gminie nastał, to w miesiącu wrześniu najpierw spotykają się bardzo często rady sołeckie, przygotowują propozycje do tak zwanych budżetów tych sołeckich, co ewentualnie jest do zrobienia, co można realizować w ramach funduszu sołeckiego i potem podczas tych zebrań wiejskich przedstawiają mieszkańcom do akceptacji poszczególne pomysły. No i mam nadzieję, że jak w poprzednich latach będą to dobre pomysły i takie, które służą jak największej ilości mieszkańcom, bo wiadomo, że z tymi różnymi inwestycjami i różnymi zadaniami jest różnie, no różnie to wygląda w różnych sołectwach. Ja cały czas nakłaniam naszych mieszkańców, nasze sołectwo właśnie do takich inicjatyw, z których będą w przyszłości mogli korzystać jak największa ilość mieszkańców, bo to jest najważniejsze. Także nie tylko zwykłe tam zakupy, nie tylko jakieś tam imprezy, ale przede wszystkim to, żeby to służyło większości tym lokalnym mieszkańcom, gdzie codziennie jakby mogliby na co dzień korzystać właśnie z tych inwestycji. Harmonogram. To jest, uważam, takie priorytetowe. Natomiast tu jak przepisy mówią i ustawa, sołectwo, mieszkańcy mają naprawdę dowolność, jeśli chodzi o to, które zadanie, którą inwestycję chcą wybrać w danym roku, w jakiej kolejności to realizować. Harmonogram znajdziecie na stronie gminy Dąbrowa, harmonogram zebrań wiejskich. Pierwsze zebranie 11 września w miejscowości Sucharzewo, ostatnie w Mierucinie 26 września. Ostatnie już pytanie. Hipotetyczna sytuacja. Mieszkańcy się spotykają, głosują w świetlicy wiejskiej, na przykład w Parlinku, przegłosowali inwestycję X. Może ją pan zagłosować? Może się władzom gminy nie spodobać i nie będzie realizowana? Nie ma takiej możliwości. Jeśli nawet mam nieraz inne zdanie na temat jakby co by było wartościowsze albo w kolejności w pierwsze do realizacji, to uważam, że tu jest to cenne, że mieszkańcy mają taką inicjatywę. I jako wójt na pewno nie będę tutaj nigdy przeciwstawiał się mieszkańcom, bo to jest, no to jest ich wybór, tak? Ja wójt jest od tego, żeby to zrealizować. Jaki jest klucz? Jak najlepiej, tak? Jaki jest klucz dysponowania tymi pieniędzmi? 250 tysięcy złotych to jest ta kwota, o której pan wspomniał. Miejscowość A przegłosuje na przykład inwestycje za 50 tysięcy złotych dla pozostałych. Nie, to każda miejscowość, tak? Nie mam tutaj poszczególnych kwot na poszczególne sołectwa i też nie pamiętam, bo to nie sposób. Mhm. Każda miejscowość ma określoną kwotę, to jest od 8 tysięcy dla najmniejszych sołectw, o ile pamiętam, do 30 paru tysięcy dla, na przykład dla Dąbrowy. Liczba mieszkańców decyduje? Tak, liczba mieszkańców decyduje z danego sołectwa. To oczywiście jest co roku inaczej, bo i liczba mieszkańców jest zmienna i oczywiście liczymy to według dochodów budżetowych, które też co roku są różne. Tak. Tu dopowiem, dlatego Fundusz Sołecki jest na ten rok dużo większy jak w poprzednich latach, ponieważ przyszedł program 500+ i kwoty z programu 500+, to jest u nas prawie 4 miliony, musieliśmy dołożyć do budżetu. W związku z tym też suma tego budżetu w całości jest też inna jak w poprzednich
w poprzednich latach. W związku z tym jakby mieszkańcy mają określone pieniądze, wiedzą jaka to jest ilość, jaka kwota i mogą realizować zadania według tej kwoty. Ja nie ukrywam, że my też stosujemy taką praktykę pewnie rzadko spotykaną, że dokładamy również do inicjatyw z Funduszu Sołeckiego. To znaczy tak, jeśli mieszkańcy, załóżmy, wybiorą, że chcą zbudować jakiś chodnik w jakiejś miejscowości, a mają akurat za mało pieniędzy na ten cały chodnik, to albo dzielimy to na etapy, albo ewentualnie staramy się tak, żeby dołożyć tak, żeby przynajmniej albo jakiś etap skończyć, albo tego całość zadania, no bo może być na przykład koszt wybudowania chodnika 15 tysięcy, a mają 10, więc tu my się staramy w gminie, żeby trochę dołożyć, żeby już zakończyć tą, jak to się mówi, jedną robotę, jedną rzecz, a żeby skończyć, więc też dokładamy do jeszcze do tego Funduszu Sołeckiego z pozostałych środków budżetowych po to, żeby te zadania w miarę w całości kończyć w danym roku budżetowym, no chyba, że są tak duże, trzeba je dzielić na etapy na przykład na 2 lata, no też się takie zdarzają, ale to też się staramy, żeby na przykład w 2 latach całą inwestycję skończyć i wtedy też już mieszkańcy wiedzą, że w przyszłym roku to kolejny etap tego Funduszu Sołeckiego to będzie na przykład ten drugi odcinek drogi czy drugi odcinek chodnika i wtedy kończymy to całość, na przykład, że to jest cały już przez 2 lata zrobiony inwestycja w ramach Funduszu Sołeckiego. Zachęcamy do udziału w zebraniach wiejskich. Przypominam, od 11 września w miejscowości Sucharzewo i tak aż prawie do końca września, bo do 26 dnia tego miesiąca. Pojawcie się na tych zebraniach w świetlicach wiejskich i decydujcie, na co zostaną wydane pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Wójt gminy Dąbrowa, Marcin Barczykowski, był dziś naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Gość dnia Radia Żnin FM.